Na wystawie na Zamku Królewskim na Wawelu będziemy mogli od dnia dzisiejszego oglądać wyjątkowe przykłady zarówno dzieł rzemiosła artystycznego, arcydzieł, prawdziwych dzieł sztuki, jak i przedmioty codziennego użytku. Wszystkie pochodzące z kolekcji Funduszu Obrony Narodowej, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ta wystawa jest swego rodzaju pomnikiem wielkiego wydarzenia, jakim było gromadzenie przedmiotów luksusowych, przedmiotów o wyjątkowej wartości artystycznej na rzecz Funduszu Obrony Narodowej w celu dozbrojenia Wojska Polskiego. Rzeczywiście jest to swego rodzaju pomnik. Pomnik przede wszystkim ofiarodawców.